coraz bliżej do premiery Kolorowych Snów w współreżyserii Wojtka Rodaka i Szymona Adamczaka. Cześć. 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 Słuchajcie, bardzo fajnie, że dzisiaj się spotykamy, żeby chwilę sobie porozmawiać. Przede wszystkim o jakichś takich waszych tropach, waszych intuicjach związanych z tym projektem. Na początek chciałem was zapytać o taką rzecz, no bo teatr, mam wrażenie, jest gdzieś w jakiejś takiej awangardzie, jeżeli chodzi o eksplorowanie wątków queerowych. Dużo jest ich w naszej polskiej narracji, na naszej polskiej scenie, ale też są bardzo różne strategie i bardzo różne sposoby, żeby się jakoś do tego zabrać. Czasami rozbieramy klasykę i się doszukujemy tam czegoś, czasami sięgamy po no, takich nam współczesnych twórców, jak nie wiem, Preciado na przykład. A tu jest jeszcze inny pomysł, no bo tak naprawdę nie wychodzicie od tekstu, tylko wychodzicie od ludzi, od młodzieży. Więc jakbyście mogli trochę opowiedzieć o samym tym punkcie wyjścia, pomyśle i tak dalej. Wiesz, no zatrzymałem się trochę na twojej tezie tutaj i nie myślę, że nie tak. Musisz się z nią zgadzać, ale myślę, że tak zdecydowanie nie jest w awangardzie w Polsce, jakby jeśli mówimy o queerowości. Mm-hmm. Rzeczywiście dużo jakby, nie wiem, myśli i pracy queerowej dostajemy przede wszystkim z Zachodu. I jesteśmy raczej w takim procesie, w którym staramy się jakby wobec jakby trochę naszego ulokowania środkowo czy tam wschodnioeuropejskiego negocjować trochę z tym z zachodnimi wartościami i, mm-hmm. i kulturą wobec naszej i też patrząc na jakby nie swoje queerowe, jakby natywność, tak wyrażę, historie queerowe i tak dalej, więc to też jest trochę może o pokoleniu i myślę, że jakby w jakichś zmianach pokoleniowych, stąd myślę, tu jest jakby lokuje się moja odpowiedź, dlaczego pracujemy akurat z młodzieżą nieheteronormatywną. Tak, jakoś trochę jakby próbując zrozumieć, co chciałeś powiedzieć, rzeczywiście no, w polskim teatrze ostatnio tych wątków queerowych jest więcej niż wcześniej. Też miałem na myśli na przykład, że teatr jest trochę szybszy niż kino, dajmy na to, nie? Że jakby szybciej eksploruje temat. Miałem na myśli odniesienie do innych też przestrzeni sztuki, nie? W samej Polsce, no bo to, że Zachód nas wyprzedza dużo, to... Tak, absolutnie. Teatr ma jakoś, z tego sprawę. Może jakby myślę, że ten jakby polski system teatralny jest dosyć silny, jest jakby, mamy się, że tradycja teatru publicznego jednak jest tu o czymś, jednak ten teatr trafia jednak do gazet. Mm-hmm. Ja mieszkałem za granicą w Holandii, to nie ma takiego znaczenia. Mm-hmm. Jednak to zawsze zaskakuje, jak w Polsce ten teatr ma jednak coś do powiedzenia. No jednak ma to oddziaływanie społeczne, jednak ileś tam ludzi go ogląda, mimo wszystko. Więc tak, więc w tym względzie się jest to prawda. No i oczywiście jest coś też innego, to, że w teatrze mamy jednak do czynienia, my też pracujemy akurat, szczególnie w tym projekcie, też pracujemy z autentycznymi osobami, nie? Które będą prezentowały i świadczyły swoją perspektywę i reprezentowały nie tylko siebie, co różnego rodzaju właśnie, czy różne litery alfabetu, mm-hmm. co też jest tą zmianą na przykład, która się wydarza, mam wrażenie, dopiero w ostatnim czasie w polskim teatrze, że jakby do tej pory mieliśmy raczej, no nie wiem, przedstawienia tworzone przez osoby homoseksualne, czy reprezentujące mhm. homoseksualność. W tym momencie, w tym roku po raz pierwszy dopiero mamy do czynienia z projektami w zawodowych teatrach, gdzie mamy osoby nie cis, mhm. nie cisseksualne, tylko osoby transpłciowe. Więc to jest duża zmiana, nie? Mam wrażenie chyba właśnie po projektach w Nowym Teatrze i w Teatrze Powszechnym, że jest to chyba kolejny tego typu projekt w ogóle z osobami trans w teatrze. Tylko że my rzeczywiście pracujemy z osobami bardzo młodymi, mm-hmm. z innego pokolenia, które w związku z tym podążamy też za innymi historiami i trochę za innymi tematami. Na przykład my rzeczywiście idziemy też krok dalej, bo myślimy o naszym spektaklu queerowym, mm-hmm. jeśli chodzi o nie tylko o ta jego temat, tylko w sposób, jaki jest produkowany, jakie wartości temu towarzyszą, kto jest w tym procesie, jak o tym procesie mówimy. I podążamy też za osobami queerowymi w tym procesie, to znaczy staraliśmy się przez cały proces właściwie nie narzucać jakichś tematów określonych, o których byśmy chcieli opowiadać, tylko tak naprawdę zbieraliśmy materiał, obserwowaliśmy, jakie tematy, jakie historie zajmują młodych ludzi i na podstawie tego tak naprawdę staraliśmy się zbudować jakąś strukturę tekstową, która będzie reprezentować tak naprawdę te osoby i
będzie tak jakby ich historiami, o których chcą powiedzieć, to oni chcą opowiedzieć. Zarazem oddając im też pewne jakby tak to, jak też pracujemy też takim pojęciem jak autofikcja, jakby osoby mają świadomość, że taka historia jak ich, czy jakby ich historia może być historią kogoś, ktoś inny może mieć podobną do tego historię. Te historie czasem wyrastają z bardzo bezpośrednio wyrażonych przeżyć, które poddajemy jakby, poddajemy procesowi jakby ubezpieczniania jakby tego materiału w taki sposób, że osoby na przykład mogą go performować i prezentować, nie będąc na przykład, nie triggerując się, czy nie wracając do trudnych... Żeby cię nie retraumatyzować. Tak, dokładnie. Jakby to bardzo jakby nie interesuje nas retraumatyzacja, tylko też budowanie tego w taki sposób, że dla tych osób może być to w jakiś sposób, powiem to po angielsku, empowering. Okej. Okay. A powiedzcie jeszcze trochę, znaczy już to jakoś nakreśliliście, ale to też jest bardzo jakiś taki ciekawy i pewnie też trudny temat, no bo jednocześnie to jest jakaś przestrzeń też do tego właśnie, żeby wyrazić siebie, żeby też jakieś świadectwo dać, żeby dać pewnie siłę sobie i innym, ale z drugiej strony też zapraszacie te młode osoby do jakiegoś, no jednak stworzenia artystycznego spektaklu i tutaj walczycie też, staracie się uzyskać jakąś artystyczną jakość, więc też jestem ciekaw, nawet nie musicie tutaj opowiadać o konkretnych strategiach, ale jak sam taki udział właśnie tych osób w też artystycznym procesie, czym dla nich jest, czym jest dla was, z czym na przykład jakoś inaczej musicie trochę, no znowu używając angielskiego słowa, dealować niż na przykład normalnie z zawodowymi aktorami czy aktorkami. Nie? No na pewno to też jest, mamy bardzo kreatywne osoby w tym procesie i to jest jakby rzeczywiście coś, na co zwracaliśmy uwagę, dokonując wyboru w ramach Open Calla. Ale też jakby to jest właśnie też taki obraz bardzo różny, to znaczy mamy osoby, które potencjalnie w przyszłości wiążą swoją przyszłość z teatrem, mają takie marzenie, żeby rzeczywiście występować w teatrze, a mamy osoby, które rzeczywiście raczej traktują ten projekt jako przygodę, ale nie wiedzą na przykład, czy kiedykolwiek jeszcze ten teatr będzie dla nich jakąś przestrzenią. Mają też bardzo różny taki background w ogóle oglądania teatru, czy chodzenia do teatru. Więc też jakby chcieliśmy ich spotkać w ogóle z teatrem. Podczas jakby tego procesu też kilka razy udało nam się te osoby zaprosić na różnego rodzaju przedstawienia, również i tutaj w teatrze, i w ogóle w Poznaniu. Żeby też ich spotkać z różnymi strategiami, żeby mogli naoglądać różnych rzeczy. Dla niektórych to był naprawdę pierwszy raz doświadczenia tego typu. Żeby właśnie szukać jakiegoś języka, który też im się podoba, który dla nich jakby... Którym się widzą, dokładnie. Nie? Jest to też coś takiego, taka logika pracy właśnie jako kokreacji czy współkreacji. Więc w tym sensie jakby też mamy, przede wszystkim zaczęliśmy też proces od tego, że zbudowaliśmy wspólny taki BHP kodeks, kolorowy kodeks między realizatorami a aktorami, uczestnikami projektu, czy naszymi młodymi artystami i artystkami, osobami artystycznymi. To też jest wiążący i znaczący też dla tego, co tu powstaje. Idziemy też za ich aspiracjami, właśnie czy aktorskimi, czy na przykład też z perspektywy, ktoś ma ochotę rozwijać się w przyszłości jako osoba może uprawiająca sztukę drag. Więc na przykład my w ramach tego procesu zapewniamy tej osobie konsultacje, możliwość doświadczenia tej kultury i tak dalej, nie? I jakby z świadomością, jak ta kultura jest używana, w jakich społecznościach, jakby jak niech queerowe osoby używają pewnych narzędzi kultury queerowej i robimy to w takim legitnym, że tak wyrażę, znaczeniu. To też jest ważne, wydaje mi się bardzo, nie? Że to jest rzeczywiście queerowe miejsce. Wprowadzamy też takie strategie dotyczące akcesu, które w kulturze ludzie też widzowie poznają na własnej skórze w pozytywny sposób. To chodzi też o komfort wszystkich i bezpieczeństwo doświadczania czegoś i inkluzywnego języka. To też jest kluczowe też dla tego projektu, że też są myślane jak najbardziej inkluzywnym językiem, inkluzywnym stylem bycia. Mnie bardzo interesowało i fascynowało też jakby co teatr może im dać. Każdy z nich tak miał osobne spotkanie z charakteryzatorką i możliwość zrobienia swojej sesji. Rozumiem, na przykład mogę sobie wyobrazić, że dla osoby transpłciowej kontakt na przykład z make-up artystką może być o czymś jeszcze, że może czegoś nowego dowiedzieć, czy coś spraktykować, że tu różna wymiana wiedzy może służyć w bardzo różnych kierunkach.
Dla nas też jest to bardzo istotne, że my jesteśmy cis chłopakami, tak się identyfikujemy, więc mamy też bardzo duże baczenie też na to, jak nie projektować właśnie na osoby trans, które mamy w projekcie, osoby niebinarne. Na przykład wracając do tych projektów warszawskich, o których mówiłem, na przykład nie staramy się też podążać na przykład za sytuacjami, które będą karmiły jakby wyobrażenia normatywnego widza, tylko o uczuciach tych osób, które wiążą się jakby z ich doświadczeniem bycia trans, które nie jest doświadczeniem powszechnym. I tyle. To są specyficzne doświadczenia określonej grupy osób, do których wiele z nas nie ma dostępu, więc ja już zacytuję jakby Drag Queen w Poznaniu, zamknąć mordę i słuchać. Tak sobie myślę, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że wam lukruję teraz jakoś tutaj, ale myślę, że to jest jakby bardzo ważne, że teatr też się uczy i jakby też wasz projekt to pokazuje, nie tylko właśnie zasysać jakieś tematy i osoby, ale też jeżeli już zaprasza, to też daje przestrzeń i pokazuje, co od siebie może dać, jakie różne, eksplorując różne pola, co też można z niego wyciągnąć dla siebie, dla swojego doświadczenia. Myślę, że dużo powiedzieliśmy, więc to taka pigułka jeszcze przed spektaklem wystarczy. A Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na premierę, która już 20 grudnia. 20 grudnia o 19. Tutaj na scenie malarnia, w której właśnie sobie rozmawiamy. Kolejne spektakle 21 i 22 grudnia, a później spektakl powróci jeszcze w styczniu. Kolorowy snu. Tak jest.